Czyli już jest ucisk na nerw promieniowy, doszło do ucisku i zaczynają uciskać tętnice. Nie wykorzystałam mięśni, wykorzystałam najmniejszy staw, jaki mam w ręce, czyli staw nadgarstkowy, prawda, z palcami, które w stosunku do barku są bardzo malutkie, nie wykorzystałam siły. Teraz co się będzie działo, jeżeli będę fachowo to robić, czyli wykorzystam mięśnie, które mam, które są silne, rozbudowane, ponieważ mają 5 stawów, więc ich, tych mięśni też jest bardzo dużo. Musimy to robić na lekko ugiętym łokciu. Nie musimy ściskać butelki. No akurat tutaj to przyciskam naczynia, ale popatrzcie, co się stało z palcami. Zaczęły sinieć, bo za czym krew dopłynie teraz, to to chwilę potrwa. Tutaj od ucisku mam białe palce, natomiast one nie będą siniały, bo wykorzystuję mięśnie stawów barkowych. Czyli jak idziemy, idziemy najlepiej na lekko ugiętym łokciu, obracając, czyli wykorzystując strukturę wszystkich mięśni, które współpracują z barkiem i z łokciem. I wtedy nie będzie się nic działo i nie będzie nas nic naprawdę bolało tak do końca. I nie będą nam siedzieć palce. Nie wykorzystuję małych stawów, wykorzystuję duże stawy. Ten staw ma tylko trzymać, żeby mi ta butelka nie wypadła. Natomiast cały ciężar przenoszę na łopatkę, na bark i na cały staw, prawda? Na tej zasadzie to działa łącznie z butlą gazową. Dalej problem jest na przykład, tak samo dzieje się, wczoraj obserwowałam idąc ulicą ludzi starszych, którzy chodzą z laską, prawda? Podpierają się na tej lasce, akurat nie mam kijka, żeby zademonstrować. Jest kij. Co prawda on jest trochę za wysoki, ale troszeczkę przypomni nam kijki, z którymi chodzą pacjenci, żeby się zrelaksować i odpocząć. Najczęściej chodzą z jedną laską, bo jest problem z biodrem przeciwnym, czy boli kolano, chodzą z jedną laską. Opierając się, no akurat ja mam za wysoki no laska gdzieś tyle wynosi, prawda, mniej więcej, więc schowam tą część, żeby nie było widać i idę i ludzie chodzą podpierając się i co się wtedy dzieje? Popatrzcie, znowu łokieć jest wyprostowany i odpychając się, czyli odciążając nogę, załóżmy przeciwną, drugą, prawda, powodujemy napięcie znowu na staw, czyli całe wyładowanie znowu idzie na staw barkowy. I w tym momencie co zrobić? Odrzucić laskę? Przede wszystkim zgiąć rękę w łokciu, prawda, żeby nie było wyładowania na staw, bo znowu idzie wyładowanie na ten najmniejszy staw, bo on musi trzymać, prawda, ale nie trzymać laskę, tylko cały ciężar spoczywa na tym małym stawie, natomiast barkowy jest wyciągnięty znowu. Głowa kości ramiennej jest wyciągnięta z panewki i co się dzieje? Znowu jest wycisk, czyli odciążamy, załóżmy, biodro, a niszczymy bark przeciwny. Ja jestem za tym, że skoro ktoś już ma tą laskę, bo mu jest źle chodzić, niech weźmie dwie laski. Tak samo jak ludzie chodzą z kijkami, prawda? Owszem, chodzą przy, no za długi mam ten kij, zdecydowanie, ale chodzą na takich luźnych, prawda, rękach bez ugiętych łokci. Fajnie, oni się odpychają, szybciej idą, wszystko się zgadza. Popatrzcie, mój staw barkowy w ogóle nie pracuje. Nie ma zgięcia ani wyprostu, jest wyciągnięty i znowu całe wyładowanie idzie właśnie na łokcie i nadgarstki. Stąd się zaczyna robić ciśnienie nadgarstka. Często mówią, że mam łokieć tenisisty, prawda? No wtedy się najwięcej go zużywa, bo ten staw jest cały czas w ruchu. Ale to nieprawda. Dochodzi do zapalenia nadkłykcia albo dochodzi do zapalenia nerwu łokciowego. Stąd się zaczynają problemy i w tym momencie jeden ze stawów barkowych, czyli może to być obojczykowo-barkowy, ulega stanu zapalnemu, dlatego że jest cały czas wyciągnięty i cały czas my pracujemy na tym jednym stawiku, nie wykorzystując pozostałych mięśni i pozostałych stawów. To jest też problem. Na przykład kierowcy w samochodzie, prawda? To jest też często problem, że wysiadają i bolą ich ramiona, bolą ich barki. Oczywiście mięśnie szyi napięte, oczywiście szyja wyciągnięta, o szyi będziemy mówić innym razem, ale jest to jednak powiązanie, w jaki sposób ta cała rodzina, że tak powiem, górnej części tułowia, czyli ręce, szyja, odcinek piersiowy, no mają ze sobą dużo wspólnego, więc mówiąc o jednym, będziemy wracać do drugiego, bo jedno z drugim jest jednak powiązane, nie? Więc kierowcy siedzą, szyję mają wyciągniętą, pogłębiają lordozę ledwo, obracają kierownicą, prawda? Popatrzcie, jakie to są monotonne ruchy, ale znowu ręka jest lekko ugięta. Nie, ręce trzymają, zamiast ręce trzymać nisko na kierownicy, w większości trzymają wysoko, czyli znowu powtarza się pozycja wieszania filarów. Prawda? Barki nie są cofnięte, tylko są znowu wyciągnięte.
źle dostosowany jest fotel. I stąd zaczyna się problem i szyi, i stawów barkowych. Ale to tylko nie tylko dotyczy, bo mówią, że w większości problem barków dotyczy mężczyzn w większości, ale i kobiet po 50 roku życia, kiedy już dochodzi do zwyrodnień, prawda? Ale te zwyrodnienia same z siebie się nie dzieją, my na to pracujemy. Chciałam też dodać odnośnie barku, że ważne są też diety. Niektórzy mają tendencję do szczawianów, czyli odkładania się soli w dużych stawach barkowych, prawda? Więc to też może być problemem takim, że to się odkłada w dużych stawach, tak zwana dna moczanowa, kiedy dochodzi właśnie do zaostrzenia stanu zapalnego, wtedy te moczany i w zasadzie te kryształki, takie jak soli, przyklejają się do naszych stawów i jest ból tak piekący, że tego się nie da wytrzymać. Czyli to tak mniej więcej wygląda, jak kurz mamy na stole, prawda? Tak te kryształki tych moczanów, szczawianów przyklejają się do naszych stawów i po prostu je zżerają, po prostu zżerają. Więc w tym momencie trzeba było zwrócić uwagę na sól, którą jemy w dużych ilościach, na coś kwaśnego, bo jeden ma tendencję do szczawianów, drugi do moczanów, także no, trzeba to jakoś wypośrodkować. Czyli tu też trzeba zwrócić uwagę na dietę, też co jemy, jak się zaczynają stany zwyrodnieniowe. Ale okazuje się, że zaczynają stawy barkowe dotyczyć już również młodzieży. A więc no oczywiście cieszymy się, jak dzieciaki chodzą na zajęcia dodatkowe, ale takie proste rzeczy, czyli granie na skrzypcach. Wtedy wymuszona jest pozycja, widzicie, ruch jest niewielki stawu, pracuje znowu łokieć i znowu nadgarstek pracuje, a ten bark jest cały czas zawieszony w powietrzu, nie pracuje mięsień, ten już w ogóle nic, tylko trzyma, prawda? Także w ogóle stąd zaczynają się dolegliwości i szyi, i stawów barkowych. Granie na wiolonczeli, no akurat organy czy fortepian, no tu jest najmniej, dlatego że tu palce pracują i jednak barki pracują, więc to jest fajna rzecz, nie? Granie na akordeonie, tak jak ja gram, więc też pracują stawy barkowe cały czas. Więc musimy czegoś takiego szukać albo unikać. Na przykład pływanie. Ja zalecam bardzo dużo pływania pacjentom, jednak dochodzi... W dyscyplinach sportowych też nie można przesadzać w pewnym sensie, dlatego że na przykład pacjenci poszli ze względu na moją prośbę, poszli na basen popływać ze względu na kręgosłup, a potem wrócili z tym, że boli ich bark, nie? Więc jest znowu ta pozycja, którą my rzadko używamy, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna i przywiedzenie i odwiedzenie w wodzie. I nic by się nie działo, jeżeli to się pływa raz, dwa, prawda, w tygodniu, trzy razy w tygodniu, to się nie będzie nic działo. Natomiast jeżeli ktoś chce już zawodowo pływać, prawda, więc te treningi 3-4 godziny dziennie, słuchajcie, ile ten stop ma powtórzeń, prawda? To tak jak rondo byśmy na rondzie, ile samochodów przejedzie w tym czasie, ten staw cały czas pracuje, więc on po prostu tylko w jednej pozycji pracuje. I w tym momencie zaczyna się tak jakby te powierzchnie stawowe zaczynają się zapalać. Nie wykorzystujemy maksimum mięśni. Więc ja proponuję, tak jak pacjentom proponuję, co robić w tym momencie, jak to zaczyna się dziać, prawda? Jeżeli pływaliśmy delfinem albo pływaliśmy kraulem, zmieńmy tą pozycję na bez pracy rąk, tylko pracę nóg, prawda? Dla odpoczynku, dla równowagi, żeby wszystkie stawy jednocześnie pracowały. I tak na przykład, jak coś się zaczyna dziać z tym stawem, no wiadomo, jak jest uraz, no to wiemy, robimy to, co robimy. Natomiast jeżeli budzi się człowiek i w pewnym momencie go boli i nie wie z jakiego powodu, bo nic się nie przewrócił, nic go nie popchnął, nic się nie działo, a nagle zaczyna go staw barkowy boleć, znaczy mamy jakiś konflikt, albo zespół szyjno-barkowy, albo przeskakiwanie, na przykład często młodzi ludzie, właśnie, młodzi ludzie przychodzą do gabinetu i mówią, że słyszy pani, jak mi bark przeskakuje? Tak, zgadza się. Jest to takie naturalne, bo nie ma obudowy mięśniowej dookoła stawu. Czyli te ćwiczenia, które on wykonuje, a chodzę na siłownię, prawda, jest hasło, chodzę na siłownię, a bark mi cały czas przeskakuje. To jest takie, że doszło do uwięzienia tak naprawdę guzka mniejszego. Teraz już wchodzę w medycynę niepotrzebnie. W każdym razie doszło do rozciągnięcia ścięgna głowy, mięśnia głowy długiej, mięśnia dwugłowego, który się tutaj znajduje. Ja mówiłam wcześniej o przestrzeni podbarkowej i po prostu to ścięgno zaczyna wskakiwać i wyskakiwać, w zależności co my te ruchy wykonujemy. Więc jak zablokować takie ścięgno, prawda? Przez ćwiczenia siłowe, ale
to też nie tak wygląda, że my tam się kładziemy, bierzemy sztangę i śmigamy w tą stronę, prawda? Bo w tym momencie nie wzmacniamy mięśni, znowu pracujemy na stawie. Więc tutaj trzeba dobrać ćwiczenia, proste rzeczy, niekoniecznie musi być siłownia. Pamiętam chłopca, który przychodził z przeskakującym barkiem i przeskakującą łopatką. Łopatka mu, prawda, skakała, jak on podnosił rękę do góry i ona mu przeskakiwała, no to znowu jest komplet łopatkowo, że tak powiem, żebrowy, czyli piersiowy. Czyli gdzieś ten mięsień łopatkowo-żebrowy został naciągnięty, rozciągnięty i z tego powodu ta łopatka skacze. U młodych ludzi można to jeszcze, w każdym wieku w zasadzie można. I szukałam ćwiczenia dla niego, żeby wymyślić, no bo na siłowni to tylko jedno ćwiczenie, ale było nam za mało, więc wymyśliliśmy razem z tatą tego chłopca, słuchajcie, proste ćwiczenie, on mu otwierał maskę od samochodu, a on tą maskę zamykał. I tak robił dziennie 2 godziny. Przestał przeskakiwać i bark, przestała przeskakiwać i łopatka. Także tak naprawdę, jak się coś tam dzieje z tym barkiem, to powinniśmy się wyciszyć, bo teraz nie wiadomo, w którym momencie. Mówię, nawet pisanie, często przychodzą pacjenci do mnie, że boli ich bark. Pytam się, jaki pani charakter pracy ma. Siedzący. A co pani robi? A jeżdżę myszką po komputerze. Popatrzcie, znowu, dlaczego, co się dzieje? Dlaczego dochodzi do zaostrzenia stanu zapalnego w barku? Znowu, ja pracuję tylko nadgarstkiem i łokciem. Bark spoczywa, jeszcze w złej pozycji, bo nie jest cofnięty do tyłu, tylko jesteśmy jak zwykle pogarbieni, zgarbieni, szyja jest pochylona do przodu i pracujemy. To też jest problem. Ilość czynności wykonywana, ile staw może wykonać tych czynności? To wyobraźcie sobie, jakbyście tak cały dzień biegali wokół przysłowiowego rondla. Cały czas w kółko biegacie, non stop biegacie, 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 w pewnym momencie padniecie. Więc ten staw, jeżeli on wykonuje mikro, ruchy, nawet mikroruchy, tak jak tutaj nadgarstek i łokieć wykonuje mikroruchy, dochodzi do mikrourazu, prawda? Czyli nie ma pełnego zakresu ruchu i nie ma pełnego napięcia mięśniowego.